Aura w najbliższą środę, 1 maja, zdaniem synoptyków, będzie sprzyjała aktywności na świeżym powietrzu. Bezchmurne niebo i ponad 20-stopniowa temperatura zapewne zachęci mieszkańców do wspólnego świętowania 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. A w piątek kolejne święto. Wielu mieszkańców korzystając z jednego dnia urlopu zyskuje aż pięciodniowy długi weekend. Zawsze ten weekend majowy właśnie jest nasycony różnymi wydarzeniami. Oczywiście mieszkańcy relaksują się, korzystają właśnie z dobrej pogody, bo ona chyba taka będzie i wyjeżdżają poza miasto na, na, na swoje działki. Natomiast my tradycyjnie 1 i 3 maja mamy propozycje swoim mieszkańcom. 1 maja to jest majówka społeczna, majówka obywatelska, majówka tak naprawdę europejska. Tegoroczne majowe święta zaczniemy fetować na suwalskich bulwarach, a będzie na co popatrzeć. O 11 swoje umiejętności artystyczne zaprezentują członkowie miejscowych organizacji pozarządowych. W samopołudnie prawdziwa gratka, zespół pieśni i tańca suwalszczyzna, zaprosi uczestników majówki na animacje taneczne. Kwadrans później popis dadzą muzycy Suwalskiej Orkiestry dentej, odgrywając Odę do Radości. Koncert zaplanowany na kilkadziesiąt minut. Na chwilę przerwie gospodarz majówki, prezydent miasta, witając mieszkańców na wspólnej imprezie. Chcemy oczywiście tutaj zaprosić naszych mieszkańców i zaprezentować się na Suwalskich bulwarach. Tam będzie wystawiona scena. Tam oczywiście będzie głośno, bo będą występowały różne zespoły muzyczne, i młodzieżowe, i senioralne. Będą różne stoiska, w to majówka obywatelska, jak zawsze włączyły się suwalskie ngo czyli organizacje pozarządowe, także będzie się działo od godziny 11 do godziny gdzieś tam 16. Poza artystycznymi popisami mieszkańców Suwałk w programie znalazło się sporo ciekawych propozycji. Atrakcyjne nagrody można będzie wygrać w konkursie Wiedzy o Suwałkach w Unii Europejskiej. Może warto więc, przygotowując się do udziału w nim, zajrzeć w uliczkę przy Muzeum Marii Konopnickiej, gdzie trwa plenerowa wystawa dokumentująca przemiany, jakie nastąpiły za sprawą unijnego wsparcia stolicy Suwalszczyzny w ostatnim dwudziestoleciu. Nie zabraknie strefy animacji, kultury i edukacji. Będzie oferta dla miłośników aktywności fizycznej. Zajrzeć będzie można nie tylko do strefy gastronomicznej, ale też bliżej przyjrzeć się działalności miejscowych przedsiębiorstw czy instytucji. Z interesującym pokazem wystąpią żołnierze 14 Suwalskiego Pułku przeciwpancernego. Swoje stoiska przygotowały również inne służby mundurowe. I później wieczorny koncert grupy Mozarta o 19 w Suwackim ośrodku kultury przy ulicy Jana Pawła II. 3 maja to oczywiście święto Konstytucji 3 majowej, a wobec tego bardzo patriotycznie, narodowo zawsze obchodzimy te wydarzenia i spotykamy się tradycyjnie w Suwackiej Konkatecze nam przy świętej w intencji Ojczyzny, Narodu o godzinie 10.00. 30 później przechodzimy do Parku Konstytucji 3 Maja, tam są wystąpienia, przemówienia, składanie wiązanych kwiatów pod Dąbkiem wolności i później też będzie koncert w Soku o godzinie 17, także bardzo tak patriotycznie będziemy obchodzili 3 maja. Gospodarz miasta kieruje również do mieszkańców szczególny apel. I apeluję proszę do mieszkańców naszego miasta, żeby pamiętali o tym święcie i zawsze flaga narodowa powinna tutaj gdzieś tam być wyeksponowana na balkonach, na naszych posesjach, domach. A przypomnę jeszcze, że 2 maja to jest święto flagi narodowej, to też warto pamiętać.